Po jej karierze stoczył ponad 60 walk, zdecydowaną większość z nich wygrał. Teraz po kontuzji wraca i staje do pojedynku o pas mistrza świata w boksie tajskim. Z najlepszym wrocławskim zawodnikiem sportu walki rozmawiał Jakub Mielczarek. Pawła Jędrzejczyka, widzą faktów, przedstawiać specjalnie nie trzeba. Pawle, gdy byliśmy u ciebie ostatnio, pół roku temu, leczyłeś kontuzję dłoni. Jak teraz ze zdrowiem? Teraz jest już coraz lepiej. W grudniu przyszedłem kolejną operację. Wszystko zmierza już ku dobremu. Wróciłem właśnie z obozu w Tajlandii i wchodzę na coraz wyższy obrot. Przed tobą walka o kolejny tytuł mistrza świata w boksie tajskim. Tak, 23 sierpnia w Zakopanem stoczę walkę o kolejny tytuł, tym razem Federacji WKA. Jest to najstarsza federacja na świecie, także jest to dla mnie ogromna nobilitacja, że będę mógł zawalczyć w takiej walce. Kibice nie tylko we Wrocławiu, ale pewnie w całej Polsce zadają sobie pytanie, czy zobaczą kiedyś Vergiego w ringu, czy też w klatce podczas gali KSW. Miałem już kilka propozycji walk na zasadach MMA, ale na razie nie skorzystałem. Może jak kiedyś pojawi się jakaś bardzo dobra, to niewykluczone, wszystko jest możliwe. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A zanim Paweł będzie walczyć o tytuł kolejnego mistrza świata, czeka go jeszcze kolejny obóz w Tajlandii i najprawdopodobniej jeszcze co najmniej jedna walka. Fakty, Jakub Mielczarek. I to wszystko teraz, kolejne fakty o 20.